Nowym prezydentem Rudy Śląskiej został Michał Pierończyk, który w drugiej turze przedterminowych wyborów pokonał Krzysztofa Mejera. Głosowało na niego ponad 18 tysięcy osób, co dało mu prawie 74% wszystkich głosów. Żeby coś robił do Rudy Śląskiej, a poza tym szedł za Rudą Śląską. Mamy nadzieję, że będzie lepiej. Życzę mu wszystkiego dobrego, no i żeby to, co mówił wcześniej, żeby to się spełniło. Frekwencja w drugiej turze wyborów była bardzo niska, bo wyniosła zaledwie 25,13%. W pierwszej turze do urn poszło ponad 31% uprawnionych. O ile nad frekwencją mogą ubolewać obydwaj kandydaci, o tyle wynik zwycięzcy nie tylko na nim zrobił wrażenie. Jestem z tego bardzo zadowolony. To jakby przerosło moje oczekiwania, muszę to powiedzieć. No a co dalej się będzie działo? Inauguracja teraz. Teraz inauguracja, zaprzysiężenie. Myślę, że to będzie w tym tygodniu, no i później będę rozpoczynał funkcjonowanie już jako prezydent miasta, czyli będę się zajmował z tymi najpilniejszymi sprawami, a jak Państwo wiecie z kampanii, to będzie kwestia przygotowania miasta na jesień i na zimę. Krzysztof Mejer, na którego zagłosowało prawie 7 tysięcy osób, nie chciał komentować wyników wyborów przed kamerą. Opublikował tylko film na Facebooku, w którym pogratulował zwycięzcy i podsumował dwumiesięczną kampanię wyborczą. To był naprawdę dobry czas, fantastyczne dwa miesiące, świetnie przepracowana kampania. Nie udało nam się przekonać mieszkańców Rudy Śląskiej do naszego projektu. Nie ma co załamywać rąk. Na tym polega demokracja, że ktoś wybory wygrywa, ktoś wybory przegrywa. Trzeba to przyjąć, jak to się mówi potocznie, na klatę. Co ciekawe, obydwaj kontrkandydaci to byli wiceprezydenci Rudy Śląskiej w czasie, kiedy rządziła nią zmarła niedawno Grażyna Dziedzic. Długie korki na drodze S86 z Sosnowca do Katowic. I tak będzie przez kilka najbliższych tygodni. Właśnie rozpoczął się remont nawierzchni na tym odcinku. To droga o największym natężeniu ruchu w województwie śląskim. Dziennie przejeżdża nią ponad 100 tysięcy samochodów. Chcemy sprawnie i szybko przeprowadzić ten remont, aby skrócić czas utrudnień. Dzisiaj frezujemy lewe i prawe pasy jezdni na Katowice. Ten etap łącznie z ułożeniem nawierzchni powinien zakończyć się do piątku, kiedy to przejdziemy na przeciwną jezdnię i również będziemy remontować skrajne lewe i środkowe pasy. Ten etap remontu potrwa do połowy października. Później drogowcy przeniosą ruch samochodów na wyremontowane pasy ruchu, a prace odbywać będą się na skrajnych, prawych i awaryjnych. Remont na S86 to utrudnienia nie tylko dla kierowców samochodów osobowych, ale także dla pasażerów komunikacji miejskiej. Na razie jednak ZTM zmian w rozkładach jazdy nie planuje, choć monitoruje sytuację. Zachęcamy do tego, aby przesiąść się na tramwaj linii numer 15. Zachęcamy zarówno kierowców aut osobowych, jak i pasażerów linii autobusowych. Przesiadając się na tramwaj będziemy mogli uniknąć tych korków, które się tworzą na S86. Trasa tej linii rozpoczyna się na Sosnowieckim Zagórzu i wjedzie bezpośrednio do centrum Katowic, między innymi przez Sielec, centrum Sosnowca, przez Zawodzie i Szopienicę. Remont na S86 w obydwu kierunkach powinien zakończyć się w połowie listopada. Dwóch nastolatków trafiło do szpitala po tym, jak nożem zaatakował ich 12-latek. Wszystko działo się w sobotę po południu na osiedlu 30-lecia w Wodzisławiu Śląskim. Policjanci w wyniku działań operacyjnych ustalili tego domniemanego sprawcę tego zdarzenia. To 12-letni chłopiec. Policjanci zastali go w miejscu zamieszkania. W jego pokoju znaleźli nóż, który został zabezpieczony. Zabezpieczyli policjanci również jego odzież. Decyzją sądu rodzinnego w Wodzisławiu Śląskim ten chłopiec, ten 12-latek pozostał w swoim miejscu zamieszkania pod opieką swoich prawnych opiekunów. Dwóch rannych nastolatków w wieku 15 i 17 lat zostało przewiezionych do szpitali. Młodszy trafił do szpitala wojewódzkiego w Rybniku. Starszy został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Otrzymał pomoc na szpitalnym oddziale ratunkowym, a później został hospitalizowany na oddziale chirurgii i urologii. Jest obecnie w stanie stabilnym, średnim. Rokowania na szczęście są ostrożnie optymistyczne co do jego stanu zdrowia. Chłopiec jest przytomny, oddycha samodzielnie, jest z nim kontakt. Żaden z nastolatków nie został jeszcze przesłuchany. O dalszym postępowaniu w tej sprawie zadecyduje sąd rodzinny.
Za półtora roku w tym miejscu ma już być gotowa siedziba rejonowego pogotowia ratunkowego. Dziś została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, który stanie na terenie o powierzchni 0,6 hektara przy ulicy Janowskiego i Kombajnistów w Sosnowcu. Będzie to najbardziej nowoczesne pogotowie ratunkowe w Polsce z nowoczesnymi rozwiązaniami i dla zespołów ratownictwa medycznego, garaże podziemne, element szkolenia, sale wykładowe, sale konferencyjne, ale również kwestia OZE. Tak? To będzie budynek w pełni w OZE, nowoczesny. Prawie 3000 metrów kwadratowych. Teren pod budowę przekazało miasto. Działka została wyceniona na 1,5 miliona złotych. Jeszcze niedawno mówiliśmy zupełnie o czym innym. Mówiliśmy o tym, że może to pogotowie będzie się zwijać, a okazuje się, że ten rozwój, który był do tej pory, będzie jeszcze większy, bo powstanie nowoczesna siedziba, jedna z najnowocześniejszych w Polsce i te warunki pracy wszystkich pogotowych się polepszą, a co najważniejsze dla nas, zapewne ta możliwość opieki i szybkiej reakcji dla naszych mieszkańców zostanie polepszona. Tylko w ubiegłym roku karetki rejonowego pogotowia ratunkowego w Sosnowcu wyjeżdżały do wezwań 67 tysięcy razy, o 11 tysięcy więcej niż w 2020 roku. Aktualnie stacjonują w centrum miasta przy ulicy 3 Maja. W nowej siedzibie pogotowia znajdzie się miejsce dla 8 zespołów ratunkowych. Budowa nowej siedziby będzie kosztować 25 milionów złotych, z których 20 milionów to pieniądze z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a reszta wkład własny pogotowia. Myślę, że te ostatnie 2,5 roku pokazują, że inwestycja w bezpieczeństwo jest kluczowa. Pogotowie to jest ta pierwsza linia pomocy dla naszych mieszkańców, dla tego, co się dzieje złego w regionie, bo takie sytuacje się zdarzają. A więc inwestycja, która jest szalenie potrzebna. Tym bardziej, że ten budynek, który obecnie pogotowie eksploatuje, naprawdę już, jakby to powiedzieć, lata świetności ma za sobą. Według planów ratownicy medyczni będą mogli zacząć pracę w nowym budynku w marcu 2024 roku. Pożar kamienicy przy ulicy Powstańców w Siemianowicach Śląskich. Paliło się poddasze czterokondygnacyjnego budynku. Na miejscu interweniowało 20 zastępów straży pożarnej, łącznie ponad 50 strażaków. W pierwszej kolejności działania polegały na ewakuacji wszystkich lokatorów z całego obiektu. Następnie działania skupiły się na gaszeniu całego tego poddasza. Prowadzone działania były z zewnątrz, czyli z wykorzystaniem dwóch drabin mechanicznych. Polewano palący się dach. Strażakom udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się tego pożaru na dwie pozostałe części obiektu, czyli te dwie klatki schodowe. To był kompleks obiektów. Poddasze, w którym doszło do pożaru, nie było użytkowane. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną powstania ognia. Akcja gaśnicza Straży Pożarnej trwała do wczesnego popołudnia. Po oględzinach budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego okazało się, że 6 mieszkań nie nadaje się na razie do zamieszkania, ponieważ zostały zalane wodą. Lokatorzy z tych mieszkań korzystają teraz ze wsparcia rodzin, a jeśli zajdzie taka potrzeba, w zakwaterowaniu pomoże im miasto. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Schronisko w Tychach zachęca do adoptowania psich seniorów. Tych jest niemało, bo obecnie w schronisku przebywa 18 psów powyżej 9 roku życia. Mamy tutaj Kubusia, który ma lat 15 i był zwracany do nas, już był 3 razy w adopcji, był zwracany, no i cały czas siedzi i czeka na tego swojego człowieka, natomiast no, większość tych piesków jest jakby niewidzialna dla ludzi. Przechodzą, szukają młodych, szukają piesków w typie rasy, a te starsze no jakby są tak omijane. Tylko w tym roku adopcji nie doczekały choćby 10-letni Max w typie husky czy 13-letni Edzio, który w schronisku był 1,5 roku. Teraz schronisko rozpoczęło akcję informacyjną na miejskich przystankach i autobusach i zachęca do adopcji starszych psów. Mamy 5 autobusów oklejonych grafikami naszych seniorów, pokazujących ich troszeczkę w takiej formie bardziej bajkowej, bardziej przyjaznej, bo nie chcieliśmy też, żeby ta kampania była smutna, bo tych smutnych kampanii już jest tyle, pokazujących psiaki za kratami, a chcieliśmy pokazać po prostu, że one są naprawdę pogodne i potrafią dać dużo szczęścia, dużo radości. To zwierzęta potrafią dać zawsze, bez względu na wiek. Na razie oklejonych jest kilka autobusów i wiatr przystankowych. Wkrótce mają się jeszcze pojawić ulotki.